No i super, my mamy zielone światło. Oni tutaj... Isfahan jest zdecydowanie moim ulubionym miejscem w Iranie. W trakcie jazdy jedna z lamp odpadła. Nie wiem jak. I teraz wiecie, tam są kable, trochę ciężko to... Tutaj są takie tradycyjne nakrycia głowy, a tam jak nasze zakopiańskie chusty. Ja, żeby nie wjeżdżać. Jest podniesiony szlaban, to tu... Isfahan jest zdecydowanie moim ulubionym miejscem w Iranie i w drodze powrotnej musieliśmy tutaj przyjechać. Ten plac tutaj to jest drugi największy na świecie plac. Po Tiananmen, który jest numer jeden, to jest drugi pod względem wielkości plac na świecie. Zbudowany, żeby właśnie wywrzeć wrażenie na odwiedzających przez ówczesnego szacha, ale to słuchajcie, wieki minęły i nadal on robi takie wrażenie, że po prostu wow, no wow, to nie da się nie zachwycić. Jak ktoś tu przyjedzie i się nie będzie zachwycał, to coś jest z tobą nie tak po prostu. A teraz jesteśmy tutaj już, gdzie jest pięknie i zielono i jest po prostu jeszcze lepiej. No i super, my mamy zielone światło, oni tutaj jadą z tej strony, nie wiem jak oni mogą jechać teraz, jak my mamy zielone, to przecież oni mają czerwone, prawda? Chyba. I tu już zaczynają jechać z tej strony, więc super. Fuck's sake. Okej. Jak ktoś lubi kwiaty i ogrody i zachwyca się każdym kwiatkiem tak jak ja, to na pewno będzie tutaj zachwycony. Ale jeżeli ktoś jest bardzo krytyczny, to może być bardzo rozczarowany. Trawa tutaj, wiecie, nie jest tak po prostu super, super zadbany ten ogród. Są owszem kwiaty, ale tak po prostu, wiecie, w niejednym naszym ogródku przed domem jest trochę bardziej schludnie. Tak, nie wiem jak to ładnie ująć. I trawa na przykład tam na drodze, gdzie zaparkowaliśmy samochodów, jest jak na Wimbledon. A tutaj ta trawa jakaś taka licha. Dom jest przepiękny, ale nie można wejść do środka.
No więc ogólnie rzecz biorąc, za 4 dolary, no to jest tak, wiecie, jak ja to nazywam good value for money, to dobra jest wartość jakby za to, co zapłacisz ten bilet, no to jest wystarczająco dużo do pooglądania. Natomiast jak się oczytasz tych przewodników, najpiękniejszy ogród w całym Iranie i w ogóle no takie must see in Shiraz, no tak jak mówię, trzeba być realistą. Tak więc jak na irańskie atrakcje super, jak na światowy poziom, no to tak sobie. W czasach, kiedy nie było klimatyzacji, to było po prostu bezcenne. Słuchajcie. I wiecie, ile to kosztowało pieniędzy wtedy, prawda? Żeby cały ten system zbudować, tą wodę tutaj zorganizować, tak? W kraju, gdzie praktycznie nie ma wody. A tam jest zaparkowany samochód, nie mam pojęcia, co on tam robi, ale no, to jest właśnie to, na ile schludny jest ten ogród w dzisiejszych czasach. Nieważne. Generalnie zarąbiste miejsce, szczególnie jeżeli przyjedziecie tutaj w lecie i jest gorąco i chcecie się schłodzić, tak więc zobaczyć tę zieleń. My byliśmy na południu, gdzie widzieliśmy po prostu beton i piach przez cały miesiąc, więc teraz nagle zobaczyć tyle zielonego, to jest wow, super, wszystko mi się podoba. No to moje zwiedzanie już dobiega końca. Ogród generalnie jest o wiele większy niż ja się spodziewałam, że jest. A warto tu przyjechać? Tak, powiedziałabym, że tak. Mimo wszystko tam nie zwracajcie uwagi na moje narzekanie. Rany boskie, tu mi się wszystko ten z tymi chustami to 3 miesiące i dalej się nie nauczyłam, jak je nosić. Tak więc tak, warto przyjechać. Mimo wszystko warto, ja to tam sobie lubię ponarzekać, ale po prostu mi chodzi o to, żeby dać jakby taki cały obraz, ale ktoś przyjdzie, powie, że jest beznadziejnie, ktoś inny powie, że jest cudownie, bo wiadomo, że każdy z nas jest inny i co innego nam się podoba, więc tak, przyjeżdżajcie i zobaczcie. No to ja jeszcze tak na szybko, na świeżo refleksję odnośnie ciuchów. Powiem wam, że w dużych miastach dużo osób chce się ubierać nowocześnie, tak? Nie chce w tych tradycyjnych strojach. I no to jest fajne, okej, super, no swoboda, i tak nie mają pełnej swobody, więc kurczę, rozumiem ich potrzebę, ale wiecie co, no niektórzy to już tak ekstremalnie, że ja nie mogę patrzeć. No, no nie, no serce boli, no, serce boli. No ale dobra. Wolność Tomku w swoim domku, tak? Oni niestety nie mają pełnej wolności i po prostu... A to w ogóle temat na osobny odcinek. Niedaleko Shiraz znajduje się słone jezioro Maharlu. Nie jest to tak duże jezioro jak jezioro Urmia,
ale podobnie jak tam i jak w innych jeziorach słonych, przy odpowiedniej temperaturze kwitną algi, które zamieniają kolor wody na różowy. Wtedy przybywają tam flamingi. I po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć flamingi na żywo. Jakby ktoś wybierał się do Bułgarii, to koniecznie zajedźcie do Burgas i tam właśnie w takiej solance, tam kilka jest takich solanek, można się tam wychlapać. To oczywiście jest super zdrowe, ale także świetna zabawa, wiecie, bo poziom nasolenia jest tak ogromny, jest wielka wyporność tej wody, więc po prostu śmiesznie jest, to się nie da do niczego porównać. A tam sobie leci samolot, bo niedaleko jest lotnisko. Tu oczywiście nic nie będzie widać, ale być może będzie słychać, a może nie. My sobie idziemy na mały spacerek, spróbujemy podejść bliżej do tych flamingów. Nie wiem, czy się uda, ale no zobaczymy. Bella, chodź, idziemy. Tam za mną widzę flamingi, spokojnie brodzą sobie w wodzie. A tutaj po drugiej stronie ten hałas, który się wydobywa, to pompa, która pompuje wodę z tego jeziora do tutaj tego małego stawu. Osuszają wodę i wydobywają, odzyskują sól. I wiecie co? Tutaj w Iranie są tak duże pokłady soli w górach, że naprawdę ja po prostu nie mogę na to patrzeć. To jest po prostu katastrofa ekologiczna i my byliśmy nad takim jeziorem w Turcji, jezioro Tuz, które po prostu praktycznie wyschło przez ingerencję człowieka i flamingi tam umierają z głodu i po prostu tu to jest tylko kwestia paru lat tak naprawdę. Masakra. Tym bardziej, żeby w ogóle nie mieli soli, a oni mają cholernie dużo soli, no po prostu są kilometry gór i wiecie, tam można by było odzyskiwać tą sól, ale przypuszczam, że to jest tańszy i łatwiejszy sposób i dlatego oni to robią tutaj. Chciałam wam tu jeszcze poopowiadać o flamingach, a tutaj walczę ten dziki pies, no ale przestań, no zostaw to. Ten dziki pies próbuje uwolnić Belę i wiecie co? My już mieliśmy takiego psa przedtem kiedyś w jakimś miejscu i on autentycznie przegryzł smycz i od tej pory Bela już wie, że sobie można przegryźć i ona nam przegryza wszystkie smycze i co chwilę musimy kupować nową. Chodź, idziemy. Zostaw. Ona musi być nasz... Zostaw. No zostaw ją. Zostaw to. No i to miał być super wesoły filmik, piękny, cacy. No wyszło jak wyszło, tak? Bardzo się cieszę, że zobaczyłam te flamingi, bo to było jedno z moich marzeń, żeby gdzieś kiedyś w świecie flamingi zobaczyć w takim naturalnym otoczeniu, a nie tam gdzieś w zoo. No ale szkoda po prostu, jak ja wiem, że to jest tykająca bomba. Tak więc nie mogę się jakby cieszyć tym momentem. Tak mi mam rozdarte serce. Jazdy jedna z lamp odpadła. Nie wiem jak. I teraz wiecie, tam są kable, trochę ciężko to nie można zabrać do środka, a też nie można tak zostawić. Niedźwiedź wziął smycz Beli i na razie tym przywiążę tą lampę, żeby ją nie zgubić.
Jak to otwarło? Blacha już nie wytrzymała. Jakie robią dziadostwo, kurczę. Zrzucaj pan, co masz zrzucać. You have arrived. Podniesiony szlaban, to tu, tu na wód. O kurde. Tak, tu, no tam jest, tam siedzi taki dziadek, to nam podniesie szlaban, to po prostu musisz tam wjechać i tam sobie ten. Gdzie jest ten szlaban? To iść ten niego, żeby to podnieść. Nie, ona wróci tu. Stop, stop! To już gdzie się rozpędzasz? To auta swojego nie znasz. Okej. Okay. No problem. No, jest okej. Okay. Merci. Spoko, nic nie zrobiłeś. Spoko, nie rozwaliłeś auta. Bela do siebie, już. Bela. Bet. Bet. Jest Ramadan i tutaj jest knajpa, która do połowy jest zamknięta krata i tam w środku są ludzie, więc normalnie możesz sobie wejść i po prostu zjeść. Jak te osoby, które są w tym drugim rzędzie zaparkowane, jak one wyjadą? Jak tu są wszędzie dwa rzędy poparkowane samochody.
płatny parking. Jest płatny. No to dobra, postaw tu. No ale nie masz pieniędzy. Nie masz karty. No mamy pieniędzy, jak przyjdzie gościu, to mu zapłacimy. A jak nie przyjdzie, no to będzie okej. Okay. Ostatnim miastem jest Urmia, to jest ostatnie miasto przed granicą i my przyjechaliśmy, nie przyjechaliśmy tutaj zwiedzać, tylko po prostu chcemy zrobić jeszcze zakupy, po prostu wydać ostatnie pieniądze, które mamy, bo żeśmy, wiecie, tam wymienili ileś pieniędzy i przecież nie będziemy tam wymieniać ich z powrotem, nie? Tak więc coś tam się pokupuje i jedziemy na granicę. Tutaj są takie tradycyjne nakrycia głowy, a tam jak nasze zakopiańskie chusty. A tamten chcesz? Myślałam, że ten. Nie, ten jest malutki, jak żeśmy mieli. Tu u góry wisi. Znaczy było twoją głową. To? No. How much is it? A month? Okay. Tam ma pan kalkulator. 330, so 3 million. Oj, starczy nam 3. No. Happy bunny? Happy bunny? Tak? Zobacz, smycze mają dla psa nawet, widzisz? Tutaj. Nie, to nie dla naszego. No nie dla naszego, nie. Bella! Nie! O, pan też ma! O. Skoczył na kolana. O! Taki malutki. O! 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 O!
Wow. No. Proszę, jak oni to zrobią. No, okropnie. Jak dla psa. No. A. Bela, Bela. Bela. Po godzinie łażenia i zrobienia zdjęć znalazłam wreszcie toalety. Aż tak macie, że przychodzicie, kurczę, i nie można nawet... A niczym nie myślisz, tylko siku. Siku, siku. No i dupa, toalety są, ale zamknięte. Trzeba ćwiczyć zwieracze. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.